W najbliższym odcinku serii dokumentalnej Polowanie na Hitlera poznamy kulisy zamachu, który miał miejsce w Berchtesgaden. Zapraszam, Krzysztof Unruk. Harmonia, realizacja, głosy dziewczyn, to wszystko razem jest niesamowite. ABBA pasuje do obecnych czasów tak samo jak do lat 70. i 80. Premiera Canal Plus. ABBA. Historia największych przebojów. W środę o 20 w Canal Plus Dokument. Najnowsza wiedza, technologia i odkrycia pozwalają człowiekowi jak nigdy wcześniej zbliżyć się do gwiazd. Wyrusz w bezkresną i fascynującą wyprawę z serią dokumentalną Na podbój kosmosu. W czwartki o 20 w Canal Plus Dokument. Premiera Canal Plus. Ja się położę, proszę. Wdech, wydech, powtarzać i do końca życia tak. Antoni Królikowski, Zofia Wichłacz. Z czego ryjesz? Jak byłam mała, połamałam się ze domu strachu. Szowinistyczna, tępa, faszystowska świnia. Nie masz prawa mnie oceniać. Ty zrobisz wszystko dla klikalności, co? Lubię być klikana. Pisarze. Serial na krótko. Seria druga. W piątek o 20.45 w Canal Plus Premium i Canal Plus 4K. Miłość mojego życia musi być piękna. W czasie tej wspaniałej przygody Mark może wybrać tylko jedną. Czy da się znaleźć szczęście na Wyspie Miłości? Premiera Canal Plus. Serial komediowy Ognista Miłość. W piątek o 21 w Canal Plus Premium. Czy Ivi wszystko wie? Ty się go... Sí. 30 segundos tengo que tirar el Lord de tiro, Lord. On nie wie, że ja z lewej nogi strzela, do tego zaskoczy. Nie szeptać! Lewa noga, lewa. Brawo! Turbo Kozak. To muszą państwo, Janku, co zrobić w najbliższą niedzielę o 21 w Canal Plus Premium? Obejrzeć Turbo Kozaka. Bo jak nie, to Janek... Zna państwa adresy NIP PESEL. Nie, proszę państwa, nie. Cięcie! Hasta luego, baby! Turbo Kozak w niedzielę o 21 w Canal Plus Premium. Przed tobą dużo pracy. Co masz na myśli? Jak je okazały? Słucham? Rozmawiam z baranem. Musi być trochę jak mandarynka. Skórka trochę szorstka i luźna. Nie mamy tak wszyscy? To było nie na miejscu. Premiera Canal Plus. Barany. W niedzielę 7 marca o 21.30 w Canal Plus Premium. To był tydzień, a przynajmniej kilka ostatnich dni z piłką nożną. Nie może więc zabraknąć doniesień właśnie ze stadionów. U Pawła Sikory w informacjach sportowych. I teraz skupimy się na Lidze Mistrzów. No, rozstrzelali się chłopcy, co? O, Pawła nie słychać, ale zakładam, że mówił o Lidze Europy. O Lidze Europy, między innymi o Napoli, tak? No to jakby przy okazji podsumowania. Słyszymy się, Pawle? Nie słyszymy się. Bez stania w kolejce, bez wcześniejszej rejestracji, no bo i bez kontuzji. Nie wiadomo więc, czemu miała służyć ta wizyta. Do szpitala w mieście Hamilton w Australii wskoczył ten oto kangur. Zwiedzanie szpitala zakończyło się tylko na izbie przyjęć oddziału ratunkowego, bo w wyniku reżimu sanitarnego placówka ograniczyła dostęp do dalszych części szpitala. O ile wejście było proste, wydostanie się z placówki nie było już takie łatwe. Mimo, że rekordziści skaczą wzwyż 3 metry, a w dal nawet 10 metrów. I
jeśli się ono pojawi, to ono rozstrzygnie ten spór wśród prawników co do właśnie kadencyjności i rozstrzygnie go na przyszłość, bo teraz no chyba kluczowe jest wyłonienie takiego kandydata, który będzie po prostu możliwy do zaakceptowania dla większości. Język polski. Czy ten, kto używa piły, to pili? Tak. Nie. On piłuje. A pilić to popędzać kogoś, ponaglać. Ziarna zbóż, gdy są pełne, mają wyższą zawartość błonnika, witamin, minerałów i niezbędnych kwasów tłuszczowych. A propos chleba, smacznego śniadania Państwu życzymy. Wracamy do Kasi i Macieja. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za... Halo, halo, witajcie. Dzień dobry Państwu. Witamy w sobotni poranek prosto z Wielkopolski. Jesteśmy tuż koło Gniezna. Możemy trochę zdradzić, podejrzewam. Otóż udało nam się zaprosić najwybitniejszych wykonawców naszej estrady. I tak chociażby, przepraszam jak kogoś zapomnę wymienić, ale Inwokację śpiewa Natalia Kukulska. Nad wodą wielką i czystą, czyli liryki lozańskie. Podpowiedz mi. W każdym razie będzie mnóstwo wspaniałych, wyjątkowych artystów. Pan Konrad, matematyka, która liczba została zapisana rzymskimi cyframi LX? Logarytmiczna? Nie. LX to w rzymskim zapisie 60. Spodziewamy się dalekich skoków, takich 100-metrowych, no bo dzisiaj ma być stabilnie i może to być seria najstabilniejszych konkursów w tym sezonie. A panie, lżejsze są rzeczywiście te 100-metrowe odległości. Mogą być osiągalne. Mateusz Rams i Aleksander przepraszam, Marcin Rams, Aleksander Roy. Będziemy Marcin. Się... Tak, przepraszam cię, Marcinie, przepraszam. To przez tę czapkę. Jak w tej chwili wygląda sytuacja, to widzą państwo za mną spory tłum, tak naprawdę... Jest sporo ludzi, cały czas ich przybywa i tak naprawdę co zauważyliśmy dzisiaj, proszę państwa. A więc tłumy są, o czym mówiła Beata Rzemieniuk do momentu, w którym ją jeszcze słyszeliśmy. No ale zima ma prawo jeszcze dawać się nam we znaki. Na razie to mamy takie pytania, mogą być trochę wydawać się podchwytliwe, ale wydaje mi się, że tu dadzą sobie Państwo radę. Pytanie jest takie, co oprócz napojów znajduje się czasem w kubku? Kawa. Co tam w nim oprócz napojów? Kawa byłaby napojem. Szczypiornista wagi ciężkiej, Gutie Mbubi z Demokratycznej Republiki Konga podbił serca fanów na niedawnych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej. Zawodnik imponował nie tylko statystykami, ale i posturą. Sportowiec waży 137 kg, a sylwetką nie przypomina zawodowego szczypiornisty. Swoją grą i aparycją podbił serca fanów na całym świecie. Odezwał się do niego nawet inny sportowy gigant, Shaquille O'Neal. To był naprawdę niesamowity moment. Dopiero po dwóch dniach odważyłem się otworzyć jego wiadomość. To było szalone. Kiedy wróciłem z Mistrzostw Świata, to nadal nie zdawałem sobie sprawy z rozmiarów mojej popularności. Nikt początkowo nie spodziewał się takiego giganta podczas Mistrzostw Świata. Według pierwszych danych na stronie organizatora zawodnik miał ważyć 89 kg. Piłkarz ręczny, mimo swojej wagi, jest bardzo zręczny. Kochani, kminek, jak kapusta kiszona, to kminek. Ja go utarłem tutaj w moździerzu, tak o byle jako. Będzie łyżeczka, może nawet półtorej. Na pewno musimy to lekko dopieprzyć. Plus dodać cukier. Czy to był cukier? Spróbujmy. Dosolić, przepraszam, to była sól, wszystko w porządku. Wściekła była pogoń za tą pierwszą grupą i cały czas nieskuteczna. I Adam Jejc, no, który tak z pozoru, nie wydaje mi się sobie, nie przypominam, żeby on był zawodnikiem dobrze jeżdżącym na rantach, nie na nartach, na rantach. Jeszcze by strzelać miał z karabinu. Tak, to inna konkurencja. Adam Krzyżot, Patryk Dobek, Mateusz Borkowski, ostatnia krótka prosta tego biegu.
Dobek atakuje i chyba zwycięża. Niesamowita sprawa. Dobek przed krzczotem, trzeci Borkowski. Ha, 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 ale niespodzianka, której troszkęśmy się spodziewali, więc taka spodziewanka, niespodzianka, można by powiedzieć. Zobaczymy, kto rozkręci nasze kołalto w rundzie pierwszej. Najpierw runda startowa, czyli kto pierwszy, ten lepszy. Naciskacie przyciski w momencie, kiedy rozpoznacie hasło na tablicy. A do wygrania? A do wygrania 500 zł i zestaw gier starto. Startowych, planszowych. Może być, jak zwał, tak zwał. Ważne, że będzie wesoło. No i teraz słuchaj, Beverly Hills i Justin Bieber. No nie ma powodów do radości. Wyobraź sobie, że sprzedał swoją piękną willę razem z żoną właśnie, znaczy żony nie sprzedał, przepraszam. Sprzedał, Justin ze swoją żoną sprzedali razem willę. Nie każdy drapieżnik jest mocny w gębie. Tygrys Sherhan z zoo w rosyjskim Barnaul cienko śpiewa. 8-miesięczny samiec, zamiast budzić postrach donośnym rykiem, preferuje symfonię bliżej nieokreślonych dźwięków. Nie tylko koń by się uśmiał. Opiekunowie twierdzą, że obdarzony słowiczym głosem drapieżnik chce w ten sposób zaimponować matce. Na szczęście w przyrodzie nic nie ginie. I tak w zoo zamiast tygrysa ryczą ludzie. Ze śmiechu. Na pomoc. To naprawdę jest proste. Jeszcze raz, sznurek po prawej. Tak. Po prawej. Tak, dobrze, dobrze, dobrze. Co dalej? Tutaj jak czwóreczka odwrócona. No. Sznurek po lewej. Tak. Mamy o tak. No, no tak, mamy tak. Sznurek z lewej strony. Przekładamy pod wiązką sznurka. Tak. Tak. I przeplatamy przez tą o tutaj dziurkę. Tu nie ma żadnej dziurki. Dziurka, dziurka. Przez tę dziurkę. Prawie, prawie. Mhm. Nie, dobra, mam być szczera, kompletnie nie tak. Okej. Okay. Pani Paulino, niech się pani nie przejmuje, tak się czasem zdarza w telewizji. To była przeprowadzka pod szczególnym nadzorem. Oglądały ją setki mieszkańców San Francisco. Właściciel tej niemal 140-letniej wiktoriańskiej kamienicy tak ukochał swój dom, że nawet po sprzedaży działki, na której stała, nie chciał się z nią rozstać. Zapłacił 400 tysięcy dolarów, by dom w nienaruszonym stanie stanął w nowym miejscu. I stanął 6 kamienic dalej. Zmiana, no można powiedzieć, wręcz radykalna w stosunku do tego, co było jeszcze w zeszłym tygodniu. Uspokajające informacje płyną na szczęście z Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dosłownie na chwilę przed spotkaniem z państwem. Co się stało? Dzwoniłem tam, podpytywałem, jak wygląda sytuacja i zgodnie z przekazanymi informacjami wygląda to na... Tak wygląda Warta, to na Śląsku, gmina Mstów. Historia starożytna. Jak nazywały się rzymskie naziemne wodociągi, które doprowadzały wodę z odległych źródeł? Akweny. Dobrze, ale akwedukty. Tańcem na lodzie zakończyła się próba jazdy na tym oryginalnym pojeździe. To pozornie zwykły rower, ale zamiast kół ma tarczę od piły. Po dodatkowych modyfikacjach zęby w kołach przestały ciąć lód, a konstruktor mógł swobodnie odjechać. Marcin Dryszel, Panorama. Nim się skończy ostra zima, to przedwiośnie się zaczyna. Drodzy Państwo, warto o tym pamiętać. Zapomnieliśmy o tej porze roku. Zakochana para z Charkowa na Ukrainie wystawiła swój związek na poważną próbę. W walentynki Aleksandr i Wiktoria związali swoje ręce łańcuchem. To eksperyment, który ma sprawdzić, czy wspólne życie połączy ich na amen, czy sprawi, że będzie to wielki lament. Para musi teraz wszystko robić razem. Wspólnie gotują, a nawet chodzą do pracy. Wiktoria jest kosmetyczką, dlatego razem z Aleksandrem odwiedza swoje klientki. Siadam tutaj i już zajmuję się pani rzęsami. Zakochani nie są sobą zakłopotani, dlatego miłością od kuchni chwalą się w sieci. Za 3 miesiące, gdy eksperyment dobiegnie końca, okaże się, czy reakcja łańcuchowa doprowadzi do wielkiego wybuchu miłości czy rozpaczy. Nie kradnij, mówi 7 przykazanie. Złodzieje z okolic Głubczyc najwyraźniej znają dekalog, bo po kradzieży pieniędzy z myjni samochodowej, uciekając z łupem, jeden z nich zatrzymał się przy kościele, przyklęknął i przeżegnał się. I tak czeka go sąd, najpierw rejonowy, jak tylko zostanie zatrzymany.
Widok strusia pędzącego po ruchliwych ulicach, trawersującego pomiędzy pojazdami, zadziwił mieszkańców miasta Beihai na południu Chin. Jeszcze bardziej zadziwił, a nawet zdenerwował właściciela fermy, z której urwał się ptak. Właściciel rzucił się w pościg za nielotem. Schwytanie z biega nie było łatwe. Dopiero wrzucenie mu torby na głowę pozwoliło ujarzmić pędzi wiatra, choć i tak stawiał opór, co pozwala przypuszczać, że zapachniała mu wolność. Ten meczek szejka Zajeda już widzieliśmy. No i tam te fantastyczne budowle, ale teraz popatrzmy w drugą górę, w drugą stronę, chciałem powiedzieć, i widać góry. W górę, w dół, na boki. W krótkim czasie samiec prezentuje intensywne zachowanie godowe. Po zakończeniu tańca godowego skacze na wybrankę. Samica odskakuje, odrzuca zalotnika. Być może w takiej sytuacji pozostaje tylko przytulić obumarły liść. Zapraszam do lektury, bo tych tekstów ciekawych jest tam znacznie więcej. Tu kończymy dzisiejszy przegląd prasy, zaraz wracamy z politykami. Dodam też sezam, który jest podprażony na suchej patelni. Papryka wędzona dla podkręcenia smaku. A paczek z noża sypnęła. Obowiązkowo cebula. Cebula, cytryna. To jest cytryna, oczywiście, że tak. Majonez, smalec, cebula, cytryna. Słuchajcie, ważne, że na C. Dzieci na wojnie. O 20, gdy Hitler ukradł różowego królika, a o 22 Jojo Rabbit, tylko w Canal Plus Film. W najbliższym odcinku serii dokumentalnej Polowanie na Hitlera poznamy kulisy zamachu, który miał miejsce w Berchtesgaden. Zapraszam, Krzysztof Unruk. Chleb to podstawa diety na wszystkich kontynentach. Kim są ludzie, którzy podtrzymują wielowiekową tradycję wypiekania mącznych placków? Czym jest dla nich chleb powszedni? Oto oni. Mistrzowie chleba. Jutro o 20 w Canal Plus Dokument i Canal Plus 4K. Harmonia, realizacja, głosy dziewczyn, to wszystko razem jest niesamowite. ABBA pasuje do obecnych czasów tak samo jak do lat 70. i 80. Premiera Canal Plus. ABBA. Historia największych przebojów. W środę o 20 w Canal Plus Dokument. Najnowsza wiedza, technologia i odkrycia pozwalają człowiekowi jak nigdy wcześniej zbliżyć się do gwiazd. Wyrusz w bezkresną i fascynującą wyprawę z serią dokumentalną Na podbój kosmosu. W czwartki o 20 w Canal Plus Dokument.